Jest 31 grudnia 2023 roku. Pewnie chłodzą Państwo szampana, przygotowują fajerwerki, a Telewizja Polska wyjmuje z hibernacji Marylę Rodowicz. Ja ten wieczór postanowiłem spędzić na dworcu głównym we Wrocławiu, zamiast gotować tradycyjny bigos. Powodem mojej obecności jest fakt, że za chwileczkę Intercity Śnieżka przyjedzie na Wektronie PKP Cargo, co nie zdarza się zbyt często. Zapraszam do obejrzenia relacji wideo z tej szampańskiej imprezy, która, jestem o tym przekonany, budzi u Państwa dreszczyk zazdrości i podniety. To jest kanał Kolej na Brochowie. Planowy przyjazd o godzinie 17.53 przyjedzie z opóźnieniem około 10 minut. Za opóźnienie uprzejmie przepraszamy. Wielkość opóźnienia może ulec zmianie. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Opóźniony pociąg Intercity Śnieżka ze stacji Szklarska Poręba Górna do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Brzeg. Opole Główne, Łubienic, Częstochowa Stradą, Warszawa Centralna. Planowy przyjazd o godzinie 17.53 wjedzie na tor 7 przy peronie 4. Pociąg jest objęty rezerwacją miejsc. Wagony numer 21, 20, 19, 18 znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer 17, 16, 15, 14 znajdują się w środku składu pociągu. Wagony numer 13, 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 13. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Za opóźnienie pociągu przepraszamy. Pociąg Intercity Śnieżka do stacji Warszawa Wschodnia przez stację Brzeg, Opole Główne, Łubieniec, Częstochowa Stradą, Warszawa Centralna stoi na torze 7 przy peronie 4. Planowy odjazd pociągu o godzinie 18.30. Thank you.
Poczekaj, jest śmieszka. Zastanawiam się, że się przydaje.